Niektórzy z was mogą jeszcze pamiętać starą maskotkę Wojana. Wyglądała ona w ten sposób i na Wojan Shopie była przez określony czas, a potem magicznie zniknęła. Nie było jej przez prawie 2 lata. Przez ten cały okres pracowaliśmy nad tym, aby tą starą maskotkę zmienić, odświeżyć jej wygląd, sprawić, żeby była znacznie lepsza. I udało nam się. Po 2 latach możemy oficjalnie pokazać wam naszą nową maskotkę Wojana. Wygląda ona w ten sposób. No spójrzcie, czy ona nie jest przecudowna. Naprawdę długo nad nią pracowaliśmy, no i taki efekt piękny uzyskaliśmy, który moim zdaniem jest po prostu nie do podrobienia. Ta maskotka jest większa od poprzedniej, ma 26 cm wysokości, jest zrobiona z bardzo miłego materiału, idealnego do przytulania. No ta maskotka jest po prostu świetna i jest od teraz dostępna na Voyanshop, dlatego wbijajcie i sprawdzajcie. Ostatnio jak maskotka się wyprzedała, to nie było jej przez 2 lata. Także śpieszcie się, póki ta maskotka jeszcze jest. Wbijajcie na Voyanshop .pl i sprawdzajcie nową maskotkę Voyan Team. Jesteśmy w nowym update'cie w Brawl Starsie i spójrzcie, mamy normalnie rangi. Mamy brąz, silver, złoty, diamentowy, mityczny, legendarny i potem mistrzowie. Ja nie mogę, ile kozackich rang. I z każdej tej rangi można dostać star dropy. Star dropy, które są specjalnie właśnie na tą okazję. I my teraz po jednej gierce zagranej będziemy mieli szansę odebrania epickiego star dropa. Bo jesteśmy o włos od dostania się do rangi silver. Będę silverem! Lecimy, widzowie, Voyan Team! Zaczynamy! Mamy napad, więc ja już wiem, jakiego zadymiarza wezmę, ponieważ w tym trybie wybiera się zadymiarze. No i ja biorę Jessie, bo Jessie jest bardzo dobra właśnie na napad, bo jej armatka zadaje bardzo dużo obrażeń naszemu sejfowi. O, mamy Edgara! Niesamowite! Mamy bardzo dobry team. Wydaje mi się, że to jest gwarantowana wygrana. Jak myślicie? Czy damy radę? Oczywiście biorę moją maskotkę szczęścia Wojana. Maskotka szczęścia Wojana, daj mi szczęścia, aby wygrać tą rundę. Proszę bardzo. Dobra, lecimy. Lecimy i teraz wielkie skupienie, bo od tego zależy nasza ranga. Pum, 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 pięknie. Jeden raz strzeliłem i jeszcze raz, dobrze. I rozwalony, dobra, patrzcie na to, jak pięknie to zrobiliśmy. I teraz prosto tu. O, jeszcze tutaj, rozwalę kilku gagatków. Nie, proszę mnie nie tykać. Proszę mnie nie tykać, no i zginę. Ach, dobra, zginąłem. 20% zadaliśmy, ale teraz mamy super moc. Mamy super moc, którą wykorzystamy, żeby właśnie rozwalić tego ziomala. Pum, ale pięknie. I jeszcze tutaj, oj, oj, tego ziomalu. Tutaj proszę mnie nie tykać. Ja idę z moją armatką, bo z moją armatką powinniśmy rozwalić ich na raz. Patrzcie na to, pyk, dobrze. Pyk, pyk, pyk. I wrzucamy, patrzcie na to, jaki damage, jaki damage. Nie mają szans, nie mają z nami szans kompletnie. 30%, pięknie. I jeszcze mamy gadżet, który sprawia, że więcej obrażeń zadaje nasza armatka. Spójrzcie na to, praktycznie sami zniszczyliśmy cały save przeciwników. Jestem gwiazdą gry, ponieważ tutaj zrobiłem prawdziwą robotę. No i słuchajcie, awansowałem do srebra 1. A to oznacza, słuchajcie, że będę mógł teraz otworzyć sobie epickiego star dropa, więc sobie teraz otwórzmy takiego. Okej, okay, nowa karta bitewna silver. O, to też jest fajna sprawa swoją drogą. No i sprawdźmy w takim razie, czy mamy tego star dropa. Mamy epicki star drop, sprawdzamy, co dostaniemy w środku. Okej, okay, 100 punktów mocy to zawsze spoko, ale my teraz będziemy walczyć, aby dostać 2000 łącznie pucharków i odblokować star drop, który jest dedykowany dla tego trybu rankingowego. I zobaczymy, co dostaniemy w środku. Jakąkolwiek szansę, aby to ugrać. Sprawdźmy, uwaga, ruszamy na podbój. 8000 tarczy, w sensie łącznie HP, więc całkiem sporo. Teraz trzeba tutaj uważać, dobra. No już zmarnowałem całe moje... Oj, 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 dobra, słuchajcie, mocno mnie tutaj trafił cwaniak, mocno. Trzeba mu to przyznać, dobra, ja już mam pomysł, ja sobie wlecę tu. Okej, okay, bardzo dobrze. Cyk, cyk. Niedobrze, niedobrze zrobiłem w sumie, mogłem wjechać na tego innego ziomala. Okej, okay, zabieram sobie tutaj klejnoty, o to chodzi, o to chodzi. My chcemy sobie uzbierać ilość klejnotów, a nie, nie wiadomo co. Okej. Okay. Nie, no i słuchajcie, ładnie w nas wjechali. Ładnie w nas wjechali, mają 6 klejnotów. My mamy, no malutko. Mamy malutko, bo mamy 1. O, pięknie, tutaj 1 dał za darmo, więc git. Okej, okay. Tutaj ziomalowi trzeba pomóc. Dobra, zrobił to. O, mega, on nam to ugrał. I patrz, jak tutaj wjeżdżamy jeszcze na nich, dobra. I robimy niewidzialność. Super, mamy 9 klejnotów, zaraz będzie 10. Zaraz dyszka. I mamy ostatni, dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj ziomalu, uciekaj. Czekaj, bo masz mało HP.
Uciekaj, nie chcemy tutaj już głupio ginąć. Dobra, jeszcze rozwalił ziomala. Uciekamy stąd, dobra, uciekamy stąd, mamy 10 HP. O nie, zatrzymał mnie. Nie, zginę, zginąłem w ostatniej sekundzie, naprawdę. Dobra, zepsułem to, ale okej, teraz działamy. Gościu ma 9. Tutaj pomagamy, odciągamy ich. Nie gin, dobra. Robimy niewidzialność, dobra, mamy niewidzialność. Jeszcze tutaj w nich wjedziemy. Bum, haha, jak to pięknie zrobiliśmy. O, ja cię kręcę, jeszcze gościu tam wjechał walczyć z nimi. Ale udało nam się, 30 tysięcy damage'a, no nie było tak źle. I słuchajcie, mamy srebro 2. Więc udało nam się i mamy teraz do odebrania Star Dropa, który jest rankingowy. Uwaga, zaraz go odbierzemy, czekajcie. Mamy go, wow, jak ładnie wygląda rankingowy Star Drop. Sprawdźmy, co będzie w środku i mamy spraya. Okej, ciekawie, dostaliśmy spraya. To całkiem nieźle, co nie? Tak mi się wydaje. Okej, słuchajcie, bierzemy Jessie i mam nadzieję, że uda nam się wygrać, bo jeśli nam się uda, to mamy Silvera 2, a tym samym nowy Star Drop, który jest Star Dropem rankingowym, więc byłoby naprawdę fajnie. Chodźmy sobie w lewo, bo mamy strefę. Znowu grę, której niezbyt lubię i w sumie tak szczerze wziąłem chyba złą postać na nią, ale dobra, damy radę. Okej, mamy w miarę dobrą drużynę, więc to mi się podoba. Próbujemy sobie wejść tutaj. I uwaga. Pek, pek, pek. Gość już został praktycznie rozwalony. Teraz wrzucimy tutaj to. Wieżyczkę odpalimy. I pięknie, ale ładnie to pocisnęliśmy. Dobra, teraz tego tutaj ziomala. Dobrze, oni nawet do nas nie mogą podchodzić. Słuchajcie, nawet do nas nie podchodzicie. Co jest? Dobra, ja tutaj odpalam kolejną wieżyczkę w takim razie. Od razu ją ładujemy. Co jest grane? Dobra, wygrywamy to fest. Wygrywamy to fest. Oni nic nam nie robią. Pyk! Kolejny raz. Dobra. Hiperdoładowanie działa. Jeszcze tutaj. Kolejna wieżyczka wrzucana. Od razu włączam moc na tą wieżyczkę. I czajcie. Oni tu nawet nie podchodzą do nas. Co myśmy zrobili? Dobra. Musimy teraz troszeczkę tutaj uważać. Wrzucamy kolejną wieżyczkę. Dobrze, dobrze. Patrz na to. No słabe postaci wybraliście sobie na taką grę. Bardzo słabe. No i patrz. Najszybsza chyba wygrana dzisiaj. Naprawdę dobrze Co? Dobra, ej, chwila, czekaj, 81 tysięcy obrażeń, 5-0, nie, no dobra, Jessie tutaj ugrała nam grę bardzo mocno i mamy srebrny 3, ty, mamy srebrny 3 już, czyli co, zaraz do złota się dostajemy, let's go, no i pokażcie mi tego Star Dropa pięknego, no mamy ten Star Drop, no piękny po prostu, sprawdźmy jak to wygląda, co? Serio? 100 błyskotek i to tyle? Nie, no to jest przesada. Okej, udało mi się wygrać kilka razy i spójrzcie, brakuje mi bardzo niewiele do tego, aby zdobyć złoto. I będę miał wtedy mityczny Star Drop, więc bardzo dużo udaje mi się tutaj grać na tych rankingowych i wygrywać. Więc bardzo się cieszę, idziemy w takim razie dalej. Ten odcinek chyba bardzo wam się spodobał, tak samo jak spodobają wam się rzeczy z Wojan Team, na przykład takie kozackie puzzle, które ja już zacząłem składać i zobaczcie jak fajnie się trzymają, widzicie? Udaliśmy również nową maskotkę Wojana, która wygląda ultra słodko i jest bardzo miła w dotyku. Mamy też wiele innych rzeczy na Wojan Shop, a specjalnie dla was do każdego zamówienia za darmo dorzucamy takie zdjęcie z moim autografem. Tych zdjęć podpisuję dla was naprawdę bardzo dużo, abyście mieli pewność, że robiąc zakupy na pewno takie ładne zdjęcie dostaniecie do swojego zamówienia. Także jak widzicie, warto robić zakupy na Wojan Shop, co nie? No jasne, że tak. Okej, wbijajcie, pierwsza linia w opisie. Mamy zadymę, więc na zadymę wydaje mi się, że wezmę Cordeliusa, chyba że jest jakiś... Dobra, jest tryb klasyczny, to ja biorę Cordeliusa, bo fajnie mi się nim gra, zwłaszcza na tej mapie, na tej zadymie. Będzie naprawdę masakra, zobaczycie, zrobię tutaj mega dużo. Pokażę, jak się gra zadymę Cordeliusem. Nie no, żartuję, jestem mega noobkiem, więc raczej nie bierzcie ze mnie przykładu. Raczej patrzcie na mnie i się śmiejcie, że tak słabo, haha, Wojtek ci idzie. Jak ty możesz tak grać w ogóle takim zadymiarzem? Czemu ty nazywasz Cordeliusa legendarnym zadymiarzem? Przecież to jest ultra legendarny zadymiarz. Mladeczko, jak tak możesz w ogóle? Jak tak możesz? O, tutaj zaczynamy troszeczkę. Opa, nie? Okej, teraz wyciągamy ją. I patrzcie, trzymamy ją. Bardzo długo ją trzymamy, żeby nie mogła grać. I pa, dojeżdżamy ją na sam koniec. I jeszcze tutaj dojeżdżamy ziomaczka. No dalej, dalej, nie! Zioma, na co ty czekasz? Zioma, na co ty czekasz? Wyjąłem zawodniczkę z gry na tak długo, bo Cordeliusem bardzo fajnie można właśnie wyjąć zawodnika na długo i wtedy tak naprawdę jest dwóch na dwóch, co nie? Się robi nagle. Więc ciekawie, ciekawie, ale zejdźmy sobie tutaj. O ten ziomal. Opa, nie? Dobra, zabieramy sobie piłeczkę. I słuchajcie, robimy tak. Pyk, dobra, rozwaliliśmy. Podaj ziomalowi, dobra. I teraz dobrze byłoby kogoś wciągnąć. Wciągam, wciągnąłem.
Mam bardzo mało HP, ale udało mi się go wciągnąć, więc o to chodzi, o to chodzi, o to chodzi. Teraz trzymamy go, trzymamy. I na samym końcu go podjeżdżamy. Wow, wow, wjechałem w dwóch kolejnych. Okej. I jeszcze raz w niego wjechałem. Pięknie, zabrałem, zatrzymałem go, ziomala. I teraz dojeżdżamy go, pięknie. I hiperdoładowanie możemy zaraz włączyć. Hiperdoładowanie, o, nie udało mu się w nas wjechać. Nie udało mu się. A ten tutaj ziomal. Dobra, tego ziomala rozwalamy i uciekamy stąd. Uciekamy stąd, dobrze. Pyk, pyk. No, rozwalił ją, dobrze, udało mi się. I biegniemy, biegniemy, biegniemy. Dobra, wciągnąłem go, bardzo dobrze. Niech oni to teraz wykorzystają. Ja go wciągnąłem i po prostu przetrzymajmy go sobie. On nawet pewnie... O, dobra, wie już, że już tutaj jestem. I pa, wjeżdżam z hiperdoładowaniem. Pięknie, jeden rozwalony. Niektóre wjeżdża, wjeżdża, pięknie. No nie, co jest grane? O, dobrze, strzelił gola. Słuchajcie, jest to ciężka gra, ale no już jesteśmy na dosyć wysokich rangach, więc musi być ciężka gra. Oj, patrz, wciągnąłem ziomalkę. Rozwaliłem ją. Zabieram teraz tutaj to i biegniemy. O, dobrze, dobrze, dobrze. Jestem ciekaw, jaki damage zrobiłem, bo słuchajcie, w tej grze gwiazda gry 68 tysięcy obrażeń, 9 killi. Nie, dobra, Cordelius na zadymce jest bardzo dobry. No, zadymiasz fest. No i mamy złoto 1. No, czy to jest coś piękniejszego niż to, co tutaj ja widzę? I bierzemy sobie... Wow, jak ładnie to wygląda, jaka ramka piękna. Bierzemy sobie, odbieramy naszego mitycznego ziomala. Spójrzcie. Mamy mitycznego i co tutaj będzie? Sprawdźmy to, uwaga, klikam! Oby jakaś postać. No nie, 200 punktów mocy. Co ja z tym zrobię? Ja nawet na zakupy z tym nie pójdę. Najgorsze jest to, że w randze złoty nadal jak przejdziemy całą rangę złoty, dostajemy tylko mitycznego, więc no, słabo dosyć. A my w tym momencie o nową rangę, o rangę złoto 2, czyli już naprawdę byłbym wysoko. Mam nadzieję, że nam się uda wygrać, bo to by oznaczało, że naprawdę jesteśmy giga kozakami. Gramy sobie tym ziomalem, bo on ma dosyć spory zasięg, a teraz jest potrzebny zasięg na tej mapie konkretnej. No i mam nadzieję, że nam to wyjdzie. Patrz na to, pięknie! Bo, ale ich tam ładnie obiłem. Dobrze, tylko nie możemy się teraz wychylić za bardzo. Dobrze, 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 musimy czekać. O, strzelamy, trafiłem go. Ale wszyscy mamy bardzo mało HP, więc mam nadzieję, że nam się nic tutaj złego nie stanie. A my wjeżdżamy w tego ziomala. Pięknie, jeden rozwalony. Zostało 3 na 2, więc teraz dobrze trzeba to zaplanować. Ole, mnie obił mocno. No naprawdę ma walnięcie ten ziomal. Ale jest nas 3, więc mamy przewagę dosyć sporą. Teraz już tylko to wykorzystać po prostu, tą przewagę wykorzystać. I jak nam się uda, to będzie naprawdę kozacko. Dobra, musimy to w ten sposób robić, dokładnie. O, cię kręcę, dobra, ale wjechał we mnie i się zaskoczył, ziomal, dobra. Dobra. Pięknie, o, no i o to chodzi, rozwaliliśmy go, pierwsza runda wygrana, ale pamiętajcie, jest jeszcze druga runda, więc lecimy z drugą rundą, mamy jeszcze 2 gadżety do wykorzystania. Dobra, tam już ich troszeczkę obijamy przy okazji, dobra, 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 znowu ich trochę obijamy, przy okazji zbieram sobie na moją super mod, bardzo dobrze, okej, okay. O nie, czekaj, czy nasz ziomal jeden został rozwalony? Nie, na szczęście nie, ale myślę, że trzeba ich tutaj powoli podjeżdżać, co nie? Trzeba ich powoli podjeżdżać, oby nam się to udało. Oj, tutaj musimy chronić naszego. Chronimy naszego wygrana, O nie, przegrałem. Coś czuję, że nie poradzą sobie tutaj nasze ziomale. Dobra, obserwujemy, ale coś czuję, że nie poradzą sobie. To może być przegrana. To może być przegrana. No nie, tamta ich drużyna. O, ten ziomol tutaj naprawdę. Ej, 2 na 1. Jeśli to wygrają, to będę mógł otworzyć kolejny star drop rankingowy. Więc proszę, wygrajcie, to już są bardzo blisko. Dobra, wygrana jest gwarantowana. Patrz na to, jakich... Nie no, pięknie. Dobra, zrobiła to, nasza drużyna to zrobiła. Mam 26 tysięcy damage'a i tak bardzo dobrze. I mamy złoto 2, więc ultra dobrze. I słuchajcie, sprawdźmy. Rankingowy star drop. Zobaczymy, co będzie w środku. No... Spray, jak widzicie, no z rankingowych stardropów dropią wam spraye. Okej, ale słuchajcie, naprawdę na obecną chwilę w lokalnie myślę, że jakbyśmy tak grali dłużej, to mógłbym wbić się do topki, bo tutaj topka zaczyna się od złota 3, a my mamy złoto 2, bo no pewnie jak wy już oglądacie ten filmik, to są tu znacznie wyższe rangi, ale patrzcie, no złoto 3, chyba top 500 osób ma złoto 3, a ja mam złoto 2 i myślę, że na luzie byłbym w stanie wbić złoto 3. No, gramy w tym momencie o złoto 3. Jak będę miał złoto 3, to dostanę kolejnego star dropa, więc mam nadzieję, że nam się uda, słuchajcie. Mamy znowu tą strefę, której nie za bardzo lubię, ale lecimy, lecimy. Sprawdzimy, czy nam się uda. Spróbujmy przejąć tutaj tą część i zobaczymy. O nie, trafiłem na tego lamusa. Dobra, będziemy go też tak obijać z daleka.
Dobra, czy to zadziałało? Nie, nie zadziałało, ale przejmujemy, przejmujemy porówno mniej więcej. Dobra, my mamy chyba o jeden więcej. Więc dobrze, oni wszyscy stoją tam, więc jest git. Okej, pytanie, co oni tam kombinują. Dobrze tam wjechał, słuchajcie. Teraz my musimy tutaj uważać, żeby oni czasem nas nie chcieli rozwalić. Dobra, my tutaj lecimy. A oni co kombinują? Chodźcie, kręcę. Zużył na nas, dobra. My tutaj dłużej to trzymamy, więc o to chodzi. Okej, czy on wyjdzie teraz? Dobra, patrz, dobra, dostałem. Ej! Dobra. Udało mi się tutaj przeżyć jakoś dłużej. Okej, tamten rozwalony. Tam nie wiem, czy obiega. Dobra. Próbują mnie tutaj dojechać teraz, więc mam problematycznie. Okej. Wrzucamy tutaj coś takiego. Pięknie. Nie uda mi się uciec. Dobra. Okej. Pyk i pyk. Udało mi się. I teraz przejmujemy do końca. Jak najdłużej, proszę, wytrzymaj. Dobra, wrzucamy tam. Idziemy do naszego zioma mu pomóc. Nie, 99%, 1%, 1% tylko. Jak przegramy z jednym, dobra. Udało nam się, wygraliśmy. Jakbyśmy przegrali z 1%, patrzcie. Dużo obrażeń. I słuchajcie, mamy złoto 3. Czyli jest naprawdę już wysoko, słuchajcie. Wow, teraz mam drogę do diamentu. Dobra, odbierzmy sobie nasz rankingowy star drop i zobaczymy, co nam wypadnie. Uuu, jaki fajny spray. Znowu kolejny spray, co nie? Dobra, mamy złoto 3. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, bo to już się kończy, tutaj już nic nie ma. Kliknij.